Cześć, siemanko, z tej strony Macieku i witam was w kolejnym odcinku z serii Polska Wieś. Na samym wstępie chciałem was zachęcić do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Naprawdę motywuje to do nagrywania tych filmów i jakbyście zostawili tę łapeczkę w górę również, to by mnie ucieszyło. No i co, my dzisiaj się znajdujemy na naszej wielkiej dzierżawie, na której poprzednio kosiłem owysny w poprzednim odcineczku. A dzisiaj już zbieramy bele, bo sobie poza odcineczkiem sprasowałem oczywiście te pole, ale dzisiaj nieco innym zestawem niż ostatnio, ponieważ jest 30, w końcu 30 po remoncie, no i w tle jest zetor z nie moją przyczepą, pożyczoną od sąsiada, ale dzisiaj dosyć sporo tych bel było do zabrania, więc sobie ją pożyczyłem. Więc sobie dzisiaj będziemy zbierać te bele, a później trochę pożniwujemy. Ja sobie wsiądę już do 30 i zaraz wam powiem kilka słów dosłownie o remoncie tej 30, no bo dosyć, znaczy dużo to może tu się nie pozmieniało, trochę tylko, ale na pewno zawsze jakby coś. Bo ogólnie jeśli chodzi o wizualnie, to ona tu nic się nie zmieniła, tylko została odmalowana, tak bym mógł powiedzieć, tutaj. A jedyna rzecz, która zmieniona była, to jak widzicie, teraz o tak możemy sterować tur trzysekcyjny. Jak napięło przyczepę, dobra, nieważne, tego nie widzieliście. Muszę sobie oddalić kamerę i zobaczyć tu, bo żeby jakoś ładnie to tak zrobić. O, dobra, sobie zdejmujemy belkę, no bo ponieważ po ostatnim zbieraniu zetorem pożyczonym, to jednak trochę jakby o wiele jakby łatwiej to było zbierać, wygodniej tym turem trzysekcyjnym, więc sobie postanowiłem, że zagadam do tego znajomego, żeby mi jak będzie tam remontował, to od razu zrobił też trochę tu konsolę przystosował pod to, bo i tak trochę roboty z tą konsolą tu było, bo właśnie jak widzieliście w odcinku z wypadkiem, to niestety mi tutaj ta konsola całkiem się wykrzywiła, więc dużo z nią roboty, bo zagadałem, że ładnie to Lux poprawił, żeby można było później sobie założyć taki tur trzysekcyjny i on mi ładnie tu ogarnął sprawę, a ja sobie w tym czasie poszukałem czegoś na necie, jeśli chodzi o to jakiś tur trzysekcyjny, no i znalazłem fajną ofertę za 4000, tak, 4000, więc postanowiłem, że ten tur sobie wezmę, czarny kolor, o ciekawe jak my tu zrobimy, 30 teraz nieco trudniej się ładuje, bo wyższa przyczepa jest, no ale to już nie jest aż tak ważne, bo zetorkiem ładnie się ładowało, bo nie było aż takiej wysokiej przyczepy, ale to nic, sobie poprawimy deczko i będzie można dalej lecieć. O tak sobie zrobimy pasem, trochę tu przypniemy, tak że już te belki tutaj nie spadały. I sobie będziemy dalej ładować. Trochę problemy 30 ma, jeśli chodzi o ładowanie tak wysoko, ale jakoś sobie powolutku tutaj daje rady. Zostawiłem parę belek dosłownie do zbierania, bo większość pole już zabrałem. Tak samo jak i te mniejsze pole z owsem, co było, również sobie pozbierałem, bo również sobie poza odcineczkiem je sprasowałem. No i sobie właśnie pozbierałem tamte i teraz 3/4 dosłownie tego pozbierałem i kilka belek dosłownie zostawiłem na ten odcineczek, bo ta akcja już była oczywiście pożyczonym ciągnikiem, więc nie chciałam jej dużo robić tutaj. O, teraz idealnie będzie, dobra, sobie zdejmujemy. O, ja zauważyłem, że dobra, nieważne, tego nie widzieliście, co ja zrobiłem z tym obciążnikiem, bo nie podniosłem obciążnika, ale to nic nie szkodzi. Dobra, sobie skręcamy tutaj. Dzisiaj sobie właśnie, tak jak powiedziałem, niestety znów nie, a nie wiem, jak się wam to spodoba, ale za to o wiele fajniejsze, znaczy nie wiem, czy o wiele fajniejsze niż w poprzednim odcineczku. Chociaż myślę, że nawet możliwe, bo klimat za gospodarstwem jest i trochę większe te pole jest, więc naprawdę myślę, że dosyć fajnie będzie dzisiaj, ale skupię się dzisiaj na wyłożeniu słomy do tego znajomego najbardziej. Sobie zaraz polecimy 30 na gospodarstwo i później polecimy zetorem. Ogólnie zobaczymy, jak da radę tutaj zetor w ogóle z tą przyczepą, bo tutaj będzie z 20 ponad belek, więc naprawdę dosyć nieźle. I wszystko leci na sprzedaż, bo oczywiście z pszenicy to zabrałem to wszystko do mnie. A teraz wszystko, co idzie z owsa i z łubinu, to idzie na sprzedaż. Więc naprawdę ta kaska będzie dosyć fajna.
Jeśli chodzi o to, sprzedałem jeszcze tour, jeśli chodzi ten stary mój, na linkę i to też 1000 zł, czyli tak naprawdę ta wymiana tura 3000. Niestety na razie tylko widły mam kupione, jeśli chodzi o sprzęt do tego tura, ale to w najbliższych odcinkach. O, ja się mogłem zapiąć pasami, poczekajcie, bo zaraz jeszcze gorzej sobie tutaj popsuję. O, tak sobie zapniemy i lecimy teraz z tą belką. Na razie o sprzętu więcej nie, oprócz tych wideo, ale to na bieżąco sobie dokupię, jak będzie na przykład takie wapno, to sobie takową łyżkę dokupię. No, więc o to nie ma. Tutaj się, nie trzeba się martwić jakby. No i co, dzisiaj więcej na ten odcinek nie mam zaplanowane, właśnie oprócz tego wywożenia słomy, tam żadnej belki chyba już nie ma. Oprócz tego żniwowania, więc tak to wygląda. Jeśli chodzi jeszcze o kasę, to remont mnie kosztował tutaj, jeśli chodzi z własnej kieszeni, 1000, 2000 było z ubezpieczenia, więc naprawdę udało się fajnie tutaj z tego ubezpieczenia coś tutaj wykombinować, bo tak to bym musiał te 3000 z własnej kieszeni brać. Więc naprawdę dosyć fajnie tu się udało. Obciążniczek też sobie zakupiłem do tej 30, żeby można było sobie te bele na spokojnie wozić. A to też ładnie wygląda z tym obciążnikiem, bo to wygląda, że tak naprawdę no fajniej to wygląda niż bez obciążnika. Chociaż takie na typowej polskiej wsi to by można założyć coś takiego jakby na przykład pług, talerzówkę. Talerzówka by idealnie się wpasowała, tak żeby ją na przykład zapiąć, żeby nie przeciążać, jakby nie przeciążało ciągnika. Więc sobie postanowiłem zakupić obciążnik, żeby tam nie podczepiać się, przyczepiać z tymi talerzówkami, pługami i tak dalej. Ogólnie jedziemy sobie na gospodarstwo teraz, sobie 30. Odłożymy sobie tą jedną belę, przejdziemy się na piechotę do Zetora i polecimy od razu sobie wtedy tym Zetorem do Zbyszka, żeby oczywiście mu tą słomę zawieźć. Nie wiem, czy on jest w domu w ogóle, więc zobaczymy, no ale to się jeszcze okaże. Jedziemy sobie może, ale dobra, jedziemy przodem, bo tyłem to ciężko będzie, bo tam 60 stoi, mogliście tam widzieć już. Sobie 60 podjechałem tam z przyczepami dwoma, o tam widzicie z daleka wykoszony owies jest i zebrana słoma również. A jeśli chodzi, ta 60 na pusto dała radę przecież z dwoma przyczepami, to sobie ją nią podjechałem z tymi dwoma na pole, bo myślę, że na jedną przyczepę nie zmieści się to, no ale zobaczymy, jak to tutaj oczywiście wyjdzie. Zaraz wam pokażę zresztą, ile owsa tego dało, bo dosyć fajnie też tutaj posypało nam z tego owsa. Tą belkę nie wiozę na sprzedaż, tylko sobie wiozę do nas. Tylko nie wiem, jak tu się zmieści, bo tu prasy postawiłem sobie. Dobra, wiecie co, ja sobie cofnę, bo tu nie będzie miejsca. Ja postawię sobie, gdzie tu by postawić. Sobie koło dmuchawy tu zostawię, taki mam pomysł. To będzie tutaj najlepiej. Dobra, o tak i od razu wam pokażę, jak to wygląda z owsem, bo oczywiście na dmuchawę tutaj był sypany cały. Jeśli chodzi, ile mam owsa, no to 12 tutaj ton w prawym dolnym rogu macie, 12 ton i 84, 12,84 jakby ładnie tutaj nam sypnęło tego owsa, więc on jest po 1200, więc naprawdę kaska z niego będzie fajna, tak jak tak samo jak ze wszystkich zbóż, bo z pszenicy dzisiaj też trochę wykosimy. A tej pszenicy w tym sezonie jest bardzo dużo, no bo już mamy 16 ton plus 100, jeszcze to myślę, że takie 24 tutaj będzie około. Całkiem możliwe w sumie, no. Tak mi się wydaje, że około 8 tutaj sypnie z tego pola za gospodarstwem, no ale to się jeszcze zobaczy, jaki ten plon będzie. W następnym odcinku na pewno o tym wspomnę. Przejdziemy sobie tutaj, lecimy, patrzę już 10 minut odcineczka, więc naprawdę dosyć dużo. No ale fajnie sobie chwilę pozbieraliśmy tą 30, no bo jednak warto było, ponieważ ona tutaj oczywiście po remoncie jest, więc fajnie ją sobie pojeździć, bo przez kilka odcinków tutaj nie było. Dobra, po polu sobie się trochę szybciej przejdziemy, żeby oczywiście tutaj czasu nam dużo na tym nie schodziło. Jestem ciekawy, jak to będzie z ruszeniem, jeśli chodzi o tego Zetora, więc sobie osiadamy od razu, odpalamy. I ten, nie jestem ciekawy, czy tutaj da radę, więc może na wszelki wypadek sobie załączymy napędy, wiecie, żeby tutaj było
łatwiej. O, tak sobie załączymy napęd i tak powinno być ok. Sobie wrzucamy na jakąś jedyneczkę i lecimy, dobra. O, tu miał problem trochę. Jakoś tu dziwnie błota trochę wzięło się skądś, no nie wiem. Dobra, ale sobie lecimy, miał problem z ruszeniem. Ale jakoś sobie powolutku tutaj dał radę. Ten zetorek. Ogólnie 72 tysiące litrów. Na zestawie całym, jeśli chodzi o przyczepę, dwie przyczepy dokładnie, to jest 60 tysięcy litrów, więc tak to bym musiał niepotrzebnie dwa kursy robić, a tak to za jednym razem sobie wezmę, a tam stówkę czy dwie się rzuci temu sąsiadowi, a tak to o wiele łatwiej tutaj się robi tą przyczepą. Ja tak naprawdę na szybko ją pożyczyłem, tak naprawdę, chociaż jakby do kolejnego odcinka przetrzymać, no zobaczymy, ale bo on też ma dużo zbierania, ale zobaczcie jaki to zestaw jest tutaj. Boję się o te tylne belki jak tutaj, ale nie powinny spaść tutaj, bo pasami wszystko przypięte. Dobra, ja sobie może załączę światła lepiej tutaj na tej drodze. Oj, ja cię coś mi tu ścięło w frytraka, chciałem się obejrzeć w lewo, ale coś nie pykło. Dobra, lecimy sobie na światełkach na wszelki wypadek, żeby mnie tu policja nie złapała. Ale zestaw naprawdę jest potężny. Taka przyczepa w przyszłości była dość fajna, a jak będę miał już takie pola, jak na przykład te, co mam teraz, dzierżawę jakby, to naprawdę taka przyczepa będzie fajna, bo na jedno pole będę zabierał na jedną przyczepę i nie będę musiał się tutaj martwić, że nie starczy mi tutaj paliwa, no bo jednak na te kursowanie tego paliwa dosyć dużo schodzi, więc to sobie ułatwiliśmy trochę dzisiaj, no ale to dobrze, czasami trzeba sobie ułatwić tutaj, żeby się nie męczyć aż tak, bo ciężko było tymi przyczepami, a one co chwilę to zdejmować, burty zakładać, zdejmować. Dzisiaj by trzeba było zdejmować, teraz zakładać, bo zboże sypać na to, więc wiecie, to tak ciężko trochę. O, widzę, że zatorek prawie bez problemu, normalnie tu na czwóreczce sobie lecimy. Jeszcze z zatorem nie byłem u tego Zbyszka i co przyczepą, więc się zdziwi, kto to jedzie tu w ogóle. No ale dobra, ja sobie wjadę przez ten drugi przejazd. Powinno być tu przygotowane. Jakby wjazd, powiedział mi, że tu otworzy mi bramę. Dobra, sobie wjedziemy. Dobra, cyk. Wjeżdżamy sobie, tak żeby tu nie przyhaczy, bo ta przyczepa dosyć spora jest. Dobra, ja sobie tak wezmę. O, zetora. To jego zetor, czy co to jest? Chyba tak. To tym zetorem, co on jeździł do mnie pracować kiedyś. Ale go odremontował. O, ja. Poczekajcie, o tak będzie ok. Zdejmie on tutaj. Wysiądę, czy tu da radę. Jeszcze trochę dosłownie na skręcie tak. Dobra, sobie o tak zgaszę zetorka. Ale ładnie tutaj wyremontował tego swojego zetora Proxima. No, ładnie tutaj odwalił remont, bo pamiętam, to bez błotników było, trochę inna maska, no ale nieźle. Fajnie tutaj sobie odremontował, ale tego zetora mojego również w przyszłości sobie odremontujemy. Ja pewnie zrobię cięcie, żeby tu też nie przedłużać odcineczka, zaraz mi on tutaj zdejmie belki i będziemy sobie lecieć z kaską już na gospodarstwo. No i okej, kolega mnie tutaj już rozładował, przyczepa już jest tutaj rozładowana, kasy dostałem, więc ja nie będę przedłużać, sobie lecimy, bo już właśnie znajomy poleciał, bo musiał się śpieszyć do miasta, poleciał, a ja już nie chcę mu tu przedłużyć, nie będę na podwórku siedział mu cały czas. O, dobra, wyjedziemy sobie powolutku z zetorem, o, jak widzicie, bizona, jeszcze tu coś po żniwach albo przed żniwami, no nie wiem. Znaczy, no nie wiem, co ma jeszcze do koszenia. No bo tak to on dopiero rozpoczyna taki sezon. Swoich bel jeszcze dużo tako nie zbierał. Się w ogóle zaskoczył, że kto to przyjechał, że takim zestawem. No ale właśnie ja powiedziałem, że to jestem ja. No i co, ja dostałem kasy, dostałem dokładnie 5760 wyszło, bo od belki 240, prawie równo 24 tysiące na naszym koncie, 24 001 złotych na naszym koncie, więc naprawdę pieniążków fajnie tutaj mamy. Więc naprawdę ja jestem tutaj zadowolony. Dosyć ładne pieniążki jak na taki zestaw dostaliśmy. Jak zarazem się sprzedaje, na przykład na takim wielkim zestawie, to tak bardziej
się dostaje więcej kasy i to takie bardziej zadowalające jest, że niby taki dobry ten plon, jak na kilka razy by się jeździł, to tak by było ok, ale aż tak by nikt się nie cieszył, jak po prostu jest różnica zadowolenia jakby za jednym razem, a tak to dodawać jeszcze. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi tutaj. Tutaj już lecę szybciutko, bo nawet bez światła, bo szybko trzeba lecieć na gospodarstwo, bo oczywiście jeszcze dzisiaj na nas żniwa czekają, więc sobie zaraz tutaj pożniwujemy. Prawie no idealnie na naszym koncie jest, no ale akurat tak się trafiło, no. No i co, dobra. Lecimy sobie teraz ogólnie. Szkoda, że nie mam na dzisiejszy odcinek coś więcej zaplanowane, bo dosyć fajny odcineczek tutaj jest. No więc fajnie, jakbym miał coś więcej zaplanowane, no ale że nagrywam akurat ten tak na szybko odcinek, to tutaj oczywiście sobie trochę mniej zaplanowałem. Ja sobie tu odstawię zatora, bo dzisiaj chyba już z zatorem nie będziemy jeździć, więc sobie powolutku idę do bizona. Ja sobie tutaj, o jak widzicie, tu bizon stoi, ja sobie leciutko wjechałem, dosłownie poprzecznie, czy wszystko tu jest ładnie już gotowe do koszenia. Jeśli chodzi o tą pszenicę, czy można, tutaj 60 stoi z zestawem. Wiecie co, to kuje w oczy, jak się stoi aż tak, bo w tej przyczepie dyszę aż tak. Tak trochę tańczy, bym mógł powiedzieć, a tak to kuje w oczy, jak tak jest krzywo postawione. Dobra, sobie odpalam bizona. Nie wiem, czy macie już go dość, czy nie, bo dosyć dużo żniw na moich odcinkach ostatnio. No, ale mam nadzieję, że nie. Sobie polecimy teraz prosto, tu ja sobie podniosę header, pierwsze dookoła objedziemy i dalej będziemy sobie tutaj robić przejazdy. Dobra, na jedyneczkę sobie wrzucamy. I załączamy łucarnię, cyk. I musimy teraz skręcić jak najładniej tutaj, żeby to ładnie tutaj wyszło i żeby w płotnie przywalić. Żeby tu wszystko ładnie szło. Możecie napisać, czy spodobał wam się pomysł, że ten tur 3 sekcyjny do 30. Były też propozycje, że do 60 tego tura dawać. A 30 wymienić sobie coś na lepszego. No ale jeszcze tę 60. Nie wiem, może... Nie wiem, czy w ogóle 60 nie miała tura, bo dla mnie jakoś do tego koloru i do tej kabiny, co teraz ma, to jakoś tak tur chyba nie pasuje. Chociaż no nie wiem, jakby tak dokładnie wyglądało. No sam nie wiem, można było i do 60, najwyżej po prostu. Tak naprawdę to tylko kwestia konsoli i ładowacza tego, no bo tak naprawdę można ten tur z łatwością przenieść, jakby, no bo to... Ten tur też pasuje do 60, też by był spoko sprawą, więc nawet jak się rozmyślę, to można konsolę ładowacza, nie wiem, czy da się w sumie przenieść nawet, nie wiem, ale najwyżej da się jeszcze kupić nową tą konsolę ładowacza, więc naprawdę nie ma tutaj co się martwić. Zobaczymy, jaki tu plon będzie tej pszenicy, ale fajnie, jakbyśmy dobili te 25 ton, bo mamy 16. Może te 9 tutaj sypnie, no ale no zobaczymy tutaj, bo tu trochę lepsza ziemia chyba na tym polu jest, momentami ten ił tutaj jest, o, jacie, dobra, leciutki mi jak będzie. Zresztą zaraz wam pokażę na minimapce, jak to wygląda, jeśli chodzi o ziemię na tym kawałeczku, bo też dosyć fajnie tutaj to wszystko wygląda. Co ja robię teraz, jakoś mijaki robię od tego po tego miedzy, no więc... sobie poprawimy tutaj zaraz. Ogólnie ładnie te pole wygląda, podoba mi się te pole za gospodarstwem. W przyszłości jeszcze ten kawałek można i nawet tamten dokupić, więc naprawdę tutaj możliwość rozwinięcia jest fajna. Tak samo jak pole naprzeciwko mnie, czyli te 69 pole z łubinem. W przyszłości dołączyć ten kawałek i zarąbiste wielkie pole jest fajne tutaj by było, też również tutaj gdzieś okolicy gospodarstwa, za gospodarstwem, więc naprawdę to jest bardzo fajna opcja też, więc sobie w przyszłości jak najbardziej można sobie dokupywać pola i je łączyć i właśnie tak na razie planuję iść w to, żeby sobie dokupywać te pola i łączyć je na razie na większe, żeby te 30-arowe kawałki stały się trochę większe, może nie takie jak moja dzierżawa, aż takie wielkie,
No ale żeby te pole trochę większe były, bo na takich małych 30-arowych to takim zetorkiem nawet średnio się robi, tak wyglądać to też najlepiej nie wygląda, więc sobie chciałbym w najbliższym czasie po budowie obory sobie rozwinąć się areałowo. Coś mi się teraz język zaplątał, no nie wiem, ale ładnie sypie na razie tutaj ta pszenica, bo prawie jeden zbiornik będziemy mieli z jednego okrążenia, więc naprawdę dosyć nieźle tutaj. Ciekawe, jak dzisiaj będzie z rozłożeniem rury. Jak to było w poprzednim odcinku, to naprawdę musiałam aż cięcie zrobić, więc polecam też paść. Fajny odcineczek wczoraj był. Naprawdę. Więc w opisie też możecie, na pewno znajdziecie tam link do tego odcineczka, bo ja staram się zazwyczaj wrzucać te linki do poprzednich odcinków w opisie, więc możecie również tam sobie zajrzeć. No i co? No tak naprawdę prawie miałem rację, bo zaraz dosłownie pełny zbiornik, a jeszcze nie okrążyliśmy pola, więc naprawdę dosyć fajny plan, mam nadzieję, będzie z tej pszenicy tutaj. Nie wiem, czy może zrobimy jeszcze sobie prasowanie na tym polu, bo dosyć fajnie też by tu wyglądało, no ale zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie, bo prasowanie słowo mieliśmy, czy nie mieliśmy? Chyba mieliśmy, tak mi się zdaje, no ale sam nie wiem, bym musiał zobaczyć po odcinkach, bo już nie pamiętam, czy mieliśmy prasowanie, czy nie, ale bodajże chyba tak, bo coś mi się przypomina, bo nie chciałem robić na dzierżawie, bo robiłem wcześniej. Chyba tak mi się zdaje, no ale sam nie wiem, bym musiał teraz popatrzeć, jak to wygląda na odcinkach, bo teraz z głowy sam do końca nie pamiętam. No i prawie pełny zbiornik będziemy mieć, bo aż 2700 chyba będziemy mieć, bo dojedziemy dosłownie trochę jeszcze i będzie, no prawie 2700 mamy z okrążenia, więc naprawdę dosyć tutaj fajnie. Ja sobie włączę musarnię, bo wysypiemy się na przyczepy, żeby tu oczywiście nie jeździć z drugiego końca pola. Na tą przyczepę, o tu sobie tak wyjdziemy. O, cyk. Oj, nie rozłożymy jak zawsze. Kurde, coś musiało się zawsze stać. Musimy podnieść może tego bizona tak, o. I sobie wziąć o tak. No i co się dzieje? Zapewne będę musiał zrobić cięcie ponownie, jak to było w poprzednim odcinku. Dobra, mamy to. Myślałem, że już cięcie będę musiał robić, ale na szczęście nie. Dobra, sobie włączamy wysypywanie. I będziemy sobie lecieć dalej. Zakurzony dosyć ten bizon jest, więc sobie po tych żniwach go umyję, bo przydałoby się już tutaj go tak naprawdę. On teraz sobie odpocznie, umyję się go, przygotuję pod żniwa łubinu, bo hektar jeszcze do skoszenia tutaj mamy. Prawie hektar, no bo 3 pola po 30 prawie arów, więc tam prawie hektar wychodzi tego łubinu. Ale to na słabszych ziemiach, więc sypać aż tak to ładnie nie będzie. Czy teraz nie wiem, czy robić dwa okrążenia dookoła. Wiecie co, na wszelki wypadek sobie zamknę rurę, najwyżej będę otwierał później. I nie wiem, jak tutaj zrobić, czy się przecinać jakby wzdłuż, przedzielić te pole na dwa, ale chyba sobie pojedziemy na ten nowszy kawałek, jakby te pole, które było łączone, te nowe, od tamtej strony pokosimy sobie, bo i tak dużo nie zdążymy pokosić, bo dosłownie za parę minutek sobie ten odcineczek skończymy, bo jest już około 25 minut odcineczka na oko po tych cięciach, więc sobie jeszcze tutaj kilka minutek sobie pokosimy i zakończymy odcinek. Dobra, sobie załączamy mucarnię i lecimy, ale klimacik na tym polu fajny jest naprawdę. Mi się podoba te pole, fajnie sobie pokosić, tak? Więc dosyć tutaj żniwa są fajne na tym polu. Możecie napisać, czy lubicie, jak je, przepraszam, jak tych żniw jest trochę więcej, czy jak mniej. Czy jakby to jest odpowiednio tyle, co ja robię, czy trochę mniej tych żniw dawać, czy więcej. Bo nie wiem, czy lubicie jakby tak oglądać, jak ja sobie te pola żniwuję tym bizonem. Ogólnie też można w przyszłości sobie zrobić remont tego bizona. Sami pewnie się domyślacie, jak już remont zrobię, to na pewno będę chciał robić remont tego bizonika i będę sobie zmieniał na kolor jakiś, ale podejrzewam, że będzie to czerwony kolor. Sami możecie już się domyślić, bo bizon czerwony, miodowy to takie najlepsze bizony kolorowo.
są najlepsze moim zdaniem, jeśli chodzi o super. Jeszcze Z058 rekord, to na niebiesko fajnie wygląda, ale Bizona super nie będę tutaj malował na niebiesko, tylko sobie pewnie jakiś albo czerwony, albo bordowy, może jakiś taki ciemniejszy czerwony, no nie wiem. Jeszcze zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. Nie wiem, czy tu się przeciąć, czy... Wiecie co, fajnie by było się przeciąć, tylko z tej strony to ciężko by tak się przeciąć równo, bo tu jest górka i teraz ja nie widzę, gdzie tu jest, gdzie tu można się przeciąć. W sumie mogę teraz skręcać i się przecinać tak naprawdę, powolutku. Dobra, cyk, sobie opuścimy header i tak możemy na oko sobie lecieć. No tak by było idealnie, jakbyśmy teraz sobie tak lecieli prosto, to by było idealnie. Więc co, jeszcze dosłownie polecimy z jeden przejazd i zakończymy odcinek, bo nie ma co też przedłużać, żeby tutaj nie zanudzić was. No bo jak zanudzę was, to nie będziecie chcieli mnie oglądać, no to jak jest tych widzów mniej, to jakby jak jest coraz więcej tych widzów, coraz tych łapek, góry, subskrypcji, to naprawdę motywuje to do dalszej pracy. O tak mogę to ująć najlepiej. Bo to jest idealne stwierdzenie. A i w ogóle chciałem wam podziękować, bo na poprzednim odcinku zapomniałem, że dziękuję wam bardzo za wbite ostatnio, może nie takie ostatnio, bo to było prawie tydzień temu, jak dostajecie ten odcinek, 900 subów wbite zostało na moim kanale, więc naprawdę wam dziękuję, lecimy po 1000, na pewno jakiś specjal się szykuje. Myślałem nad tym, pewnie pojawi się Safe Modpack, jeśli chodzi o moje gospodarstwo tutaj na serii Polska Wieś, będzie Safe Modpack do pobrania, ale myślę, że będzie to specjalnie na około 1000 subów, nie wiem czy dokładnie jeszcze na 1000, ale może 1100, 1050, może coś takiego byśmy dali, no ale to jeszcze zobaczę. Tutaj oczywiście, o, coś nie zadziałało. Kolejny, nie gadzę, że kolejny kombajn zepsuty. Nie no, aby nie, dobra. O, dobra, teraz zadziałało, dobra. Możemy sobie lecieć, bo coś tutaj bizon przyszwankował. Już się bałem, że kolejny zepsuty kombajn na moim gospodarstwie. Bo naprawdę nie chciałbym takiej sytuacji. Bo teraz z kasu najlepiej nie stoi, znaczy aktualnie tak, ale wydatków mam zaplanowane dosyć sporo i jak wydam na wszystkie rzeczy te, co mam zaplanowane, to na koncie będzie zapewne okrągłe 0 zł, więc teraz z kasu najlepiej tutaj nie stoję. Sobie dokończymy przejazd i zakończymy odcinek, bo i tak już około 30 minut odcinka zaraz tu będzie. I nie chcę tutaj, żeby ten odcinek był za krótki, ani za długi. Ten odcinek tak na szybko, nic do pogadania, tak naprawdę obgadania tutaj nie mam na odcineczku. Więc też tutaj jakoś nie pogadałem dużo na tym odcinku. No ale są takie odcinki, gdzie trochę więcej rozmawiam, a są takie odcinki, gdzie trochę mniej tego jest na rozmawiania. No ale tak czasami bywa. Dobra, ja sobie tu wjadę. Myślę, że o tak mogę wjechać leciutko i wyłączę mocarnię, jeżeli tu aż tak paliwo nie szło. O, tu sobie zostawimy, tylko cofniemy tak, że słoma się nie zebrała w miejscu i sobie wyłączymy mocarnię, żeby tu na wolnych obrotach sobie chodził bizonek, a my sobie ten odcineczek zakończymy. Wpadnijcie na poprzedni odcineczek, naprawdę też fajny odcineczek był, skoszenia również bizonem owsa na tej wielkiej dzierżawie, dosyć fajnie tam wyszło wszystko. Możecie wpaść, link będzie w opisie. No i co? Lajki i subskrypcje motywują do dalszej pracy, więc pamiętajcie o tym, bo jak ta motywacja jest coraz większa, to coraz większe chęci są i do nagrywania, i coraz częściej mogą te odcinki się pojawiać, jak będę się wyrabiał. No ale pamiętajcie, że odcinki będę się starał wrzucać, bo są komentarze czasami, że dlaczego nie ma odcinka. Na sam koniec wspomnę, że właśnie odcinki staram się wrzucać piątek, sobotę i niedzielę, najprawdopodobniej o godzinie 9. No i co, mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał. Jak spodobał się, to możecie zostawić lajka, naprawdę bardzo mnie to zadowoliło. No i co, do kolejnych odcinków, trzymajcie się i na razie, cześć!